Mamy jesień 2019, to powiedz mi, w jakim momencie życia ty jesteś? W bardzo dobrym, w bardzo bogatym, żywiołowym. Jestem w takim momencie życia, że się zastanawiam, że chciałabym, żeby nic się nie wydarzyło, bo boję się, że ile można tego szczęścia. Ile masz programów w TVN-ie? Jeden na dużej, jeden na małej i teraz przygotowuję dwa dokumenty. O czym? Jeden o in vitro, a drugi dokument będziemy przygotowywać pławiąc się w luksusie. Tak jest roboczy tytuł. Czy to, że masz nadal tyle zobowiązań zawodowych, nie stoi w sprzeczności w tym, że jak mówisz w wywiadach, staracie się teraz z Radosławem o dziecko? Ja jestem w procedurze in vitro już teraz prawie trzeci rok i bardzo wiele z mojej pracy, a tak naprawdę dwa ostatnie lata absolutnie są skupione tylko na tym i wszystkie inne plany raczej układam pod to. A co to znaczy? Na jakim etapie jesteś? Jak to wygląda u ciebie? Na wielu nieudanych próbach. Na dwóch poronionych ciążach i wielu nieudanych próbach. Sama procedura in vitro, poza tym, że oczywiście jest bardzo kosztowna, to jest niezwykle emocjonalnie i fizycznie kosztowna. Dla kobiety. Dla kobiety. Bo ilość hormonów, które się przyjmuje w trakcie dwu- lub czterotygodniowego, w zależności od protokołu. To są pigułki? Nie, to są zastrzyki w brzuch. W ciągu około dwóch tygodni dostajesz bardzo dużą ilość różnego rodzaju koktajli hormonalnych w brzuch. Sama robisz te zastrzyki? Sama, to nie jest takie najgorsze. Mój Radosław był tak naprawdę przerażony tym. On tak zawsze mówi, że bardzo mu mnie szkoda, a tak naprawdę to ukłucie nie boli. To jest jakieś konkretne miejsce? Tak, to jest fałda, tu brzuszna. Ale masz już, no bo to jest trzeci raz, kiedy starasz się. Wiesz co, w trakcie jak to bierzesz, widać to po twoim brzuchu, dlatego że też bardzo często łączy się to z lekami antyzakrzepowymi, które powodują, że masz bardzo rozrzedzoną krew, więc masz skłonność do tego, że robią się siniaki.